Ile czasu nie pijecie? Byłoby 14 lat, ale po 7 latach zapiłem, więc w zasadzie 7 lat. No i znowu podszedłem na odwyk i liczy się ten ostatni stan zapicia, więc 7 lat. A ty? No ja też mam historię z zapiciem. Zacząłem, jak miałem 30 albo 31, więc 12 lat temu mniej więcej, zacząłem pierwszą terapię. Po 3 latach wróciłem do picia na 3 lata, więc 5 lat będzie, jak nie piję. Dla mnie w ogóle największym fenomenem tej książki, znaczy, przepraszam, tak mówię fenomenem, ale dla mnie osobiście jest to, że nie piszą do mnie, wiem, że też do Marka mężczyźni. To są jakieś takie nikły procent. Dużo kobiet pisze, dużo, nie wiem, córek, matek i oni mówią, że ta książka im zobrazowuje po prostu o co chodzi tutaj tak naprawdę. No bo generalnie my jesteśmy tacy mimo wszystko, że chcemy temu alkoholikowi pomóc, że on jest biedny. Że... Współuzależnieni się odzywają. Tak, o tym właśnie mówię, że to jest temat, termin znany, ale tak naprawdę bardzo odkrywczy, no bo staramy się pokazać, że tak naprawdę, żeby realnie pomóc, to trzeba tego człowieka zostawić samego z tym problemem, bo każde jego wyręczanie, maskowanie, robienie mu jakiegoś alibi, tłumaczenie go przed rodziną, przed bliskimi, nie wiem, przed znajomymi w miejscu pracy, to powoduje, że stwarza mu się warunki do picia.